Dzień dobry, kochani. Witajcie serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Zapraszam Was dzisiaj na food haul z Biedronki. Coś z Dealsa, coś z Action, coś z Teddy. Z Teddy'ego. Byliśmy na zakupach takich tygodniowych, albo nawet i, słuchajcie, dłużej nam to starczy, niektóre rzeczy. I co? Wydaliśmy sporą sumkę za to, niemalże 400 zł. No ale tych rzeczy jest dużo. Wiem. Mogło być więcej, takie czasy, więc już nie przedłużam. Zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, jeżeli tego jeszcze nie robicie i zaczynajmy ten food haul. Na początku może Dills i takie nowe przekąski, lentil chips, tu mamy bacon, mamy jeszcze sour cream onion, taki smak cebulowy i jeszcze jalapeno and limonka. I takie trzy przekąski akurat wzięłam nam na wieczór. Słuchajcie, one kosztowały po 5 zł. No i jak na chrupki z soczewicy powiedziałabym, że całkiem w porządku. Skład to mąka czerwona, mąka z czerwonej soczewicy 42%, kukurydziana oraz ryżowa, olej rzepakowy, mieszanka przypraw. Tu mamy wymienione różne przyprawy i sól. Także skład... No, zobaczcie, naprawdę bardzo dobry. Także takie coś dobrego. Dalej mamy takie ciasteczka Hello Panda. Wyglądają przerozkosznie. Zobaczymy, co to jest w środku. Tutaj widzicie, cztery takie paczki są ciastek. Zobaczymy. Jestem bardzo ciekawa. Wyglądają no, słodko. I składowo to jest pewnie nic takiego specjalnego. Hello Panda, biszkop z nadzieniem o smaku czekoladowym. Składniki biszkop, mąka pszenna, olej roślinny, palmowy, cukier, przyprawy. Jakieś tam, łatwo, długo. Także to jest tak, o, od święta bym powiedziała. Nic takiego godnego polecenia. Może smakowo się ciutko obroni. Dwa razy tortilla chips z w miarę dobrym składem. Jedne serowe, drugie mamy o smaku chili. I do tego, więc mój mąż czasem takie coś lubi, taki dip serowy. I wzięliśmy dwa i one były wtedy po 8 zł, jeżeli się weźmie dwa. Skład też ma w miarę, bo ja zawsze patrzę. Oczywiście ma tam jakieś E, ale no to jest niestety nic takiego, wiecie, zdrowego, więc musi coś tutaj być czymś okraszone. Ja mam w planach w najbliższym czasie sama oczywiście zacząć robić dipy, rozpuszczać ser i tak dalej, także na pewno to zmienię, nie będę tego kupować już. Kolejna rzecz to kotlety schabowe, sojowe, że tak powiem. Powiem Wam, że no nie mam pojęcia, co mnie tak naszło na to, ale chyba chciałam pokazać po prostu mojemu mężowi, co to takiego jest. On tego nigdy nie jadł, z marki Sante. Tutaj dwie paczki kosztowały 5 zł w Dillsie, więc spróbujemy. Jeśli smaży, wiecie, tak jak zwykłego kotleta, czyli obtaczamy w jajku, w bułce tartej i na patelnię do zarumienienia i to są takie kotleciki, one są takie włókniste, jak to z soi. To jest, mówię, smak mojego dzieciństwa, ja je kiedyś lubiłam, jakbyśmy mali z ziemniakami nawet i były naprawdę na szybko dobre. Dalej, Nesty Peach, Nesty Citrus, Pringlesy paprykowe. Dalej mamy dwa razy są takie soczki Immuno dla Maxia od święta, jak ja to mówię. Nie może tego je pić tak notorycznie, ale od czasu do czasu tak. Bułka z odmiany tej pradawnej pszenicy, coś takiego. Te bułki są najlepsze w Biedronce. Dalej mamy dwa razy kakaowa kaszka, ponieważ nasze dziecko jeszcze co jakiś czas sobie przypomina o kaszce i piłby. Mleko bez laktozy w ilości 3 kartonów. I tutaj Action folia aluminiowa. Myślę, że ta folia naprawdę wychodzi całkiem spoko cenowo. 7 zł za 18 metrów i ona jest gruba. Także to jest ogromny plus. Dalej mamy pomarańczki. Były w promce za 4,99. I tak, o, jakby ktoś przyszedł, to jeszcze mamy crunchy i przezielona cebulka. I przestawię sobie Was. Okejka. Tu mamy głodniaki dwa razy. Tak, znaczy to jest taki dwupak. Tutaj mamy
parówki z szynki cheddar tarczyński, dwie paczki w miarę dobre. Jak widzicie, jogurciki maksiowe Fruvita Pure, bardzo dobry skład, polecam serdecznie. Dwa razy mamy taki oto sosik Barilla Basilico, bardzo, bardzo dobry, z dobrym składem, niestety cena jest mało zachęcająca. Długi oguraz również znalazł się w naszych zakupach. Paluszki beskidzkie o smaku sera i cebulki. Kilogram mąki szymanowskiej, to już widzicie. Trzy razy sok wieloowocowy z dodatkiem witamin, taki mętny, bezpośrednio tłoczony, bardzo dobry, musi być w lodówce i one są często w promocji 2 plus 1, więc polecam. Matko, co to za krzyki? Maksza się bawi z babcią. Jakieś tam jazdy odchodzą. Delikatne rolatka śmietankowa z pomidorem i bazylią. Naprawdę bardzo, bardzo dobry serek. Niestety zdecydowanie za drogi na tą wielkość minimalną. 7 zł. No, 7 zł. I słuchajcie, dokonałam odkrycia. Serek tostowy. Porównywałam z wiodącą marką serków tostowych, wiecie jakich, takich do rozpuszczenia. I słuchajcie, ten ma nawet lepszy skład, ma więcej sera w serze niż tamten droższy, wszystkim dobrze znany, więc na pewno będziecie wiedzieć, o co chodzi. Także polecam brać po prostu ten tańszy z Biedronki. Także no, nie ma tutaj już co dyskutować dłużej na ten temat. Dalej mamy ziemniaczki i wzięłam takie ziemniaczki już gotowe z papryką, dwie sztuki są tu jeszcze jedne ziemniaczki z rozmarynem, też już gotowe. I one mają długą datę, do któregoś tam marca, więc mogą sobie poleżeć, jak nam się czegoś zachce nagle, na szybko. Są naprawdę w porządku, nie zawsze, ale czasami warto je mieć. Tutaj te drugie soczki, które Wam pokazywałam, z Biedronki kubusiowe. Tutaj oczywiście ukochana, najlepsza passata muti. Zdecydowanie jestem cały czas jej fanką. Razy 3. Ona jest ciągle w dobrej cenie w Biedronce, 7,99, więc naprawdę w porządku. Tutaj mamy pieczarki mini 250 gram, także jak najbardziej ok. O matko, ziemniaki mi tutaj chcą wykibieć, otworzę sobie, bo gotuję ziemniaczki do gołąbków. Burrata, bo będę robić pizzę i stwierdziłam, że pieczarki, no to burrata też będzie fajnym dodatkiem do pizzy. Też przeginka ta cena troszeczkę, no ale... pomidorki cherry, bo w tym momencie kilogram pomidorów malinowych kosztuje 25 zł w Biedronce. To jest po prostu jakiś obłęd, więc wzięłam te cherry, bo tutaj za pół kilograma kosztują też, no nie jest to jakoś, poczekajcie chwilkę, o, zmniejszę ogień, nie jest to jakoś taniej, bo 9,90, więc wychodzi za kilogram 20 zł, no ale zawsze coś i jakby to mogą trochę dłużej poleżeć, takie mam wrażenie. Dwa razy bagietka do opiekania z masłem i z czosnkiem. Dosyć krótka data, więc wzięliśmy tylko dwie. Pokazywałam Wam makaron, który w dalszym ciągu polecam, bo jest naprawdę fenomenalny. Jak na makaron z Biedronki jest genialny, nie rozgotowuje się zbyt szybko. Ja już go polecam Wam od 2 lat chyba. Naprawdę bardzo dobry produkt biedronkowy. 6-pak wody żywiec, co widzieliście na początku. A, i coś jeszcze takiego, no niezbyt zdrowego. Na pewno nie jest to jakiś super, hiper skład. Zobaczymy, co tu jest. Chodzi mi o Nesquik, kakaoko Nesquikowe. Tylko, że o smaku truskawki. Maksia jest po prostu biggest fan truskawka. I jak zobaczyliśmy, no to mówimy, weźmiemy mu od czasu do czasu właśnie w weekend, niech sobie zasmakuje. Uważamy, że dziecko powinno spróbować różnych rzeczy, bo nie jesteśmy w stanie go uchronić od tego, że nigdy nie spróbuje jakiegoś świństwa, więc nie mówię, żeby go częstować świństwem na co dzień, jakimiś takimi, wiecie, rzeczami niezdrowymi, ale od czasu do czasu naprawdę, jeżeli ma gdzieś szukać u kogoś, to lepiej dać mu o taką szklankę kakaoka. Zobaczymy skład. Zobaczcie sobie.
O, i już. Wszystko, widzicie, ono było w dildzie. I jeszcze wtedy kupiłam, bo babcia nasza ma urodziny, takie okrąglutkie, zobaczcie, 70. To jest kobieta, która ma 70 lat, a wygląda i zachowuje się nam dużo, dużo mniej, więc ta 70 to... chyba tak mamy genetycznie gdzieś. To tylko znowu liczby, tak jak po moich rodzicach też to widać. I tu mamy 70, takie baloniki na druciku, zobaczcie. Można je napompować i dać do łapki, do zdjęcia. Nie są za duże, specjalnie takie wzięłam, żeby do zdjęcia były. One mają, zaraz tu szukam, 36 cm, więc będą idealne, żeby babcia wzięła w ręce i zrobić jej właśnie zdjęcie, także super. Wszystko Wam pokazałam tak naprawdę już. Uwinęłam się, jesteśmy bardzo głodni, jest 13:27, więc czas już zdecydowanie na obiad. O, co bardziej jak się śniadania nie jadło. Tu jeszcze jabłka, ale jabłuszka to już... cóż tu pokazywać, jabłuszka. Tym bardziej, tak jak mówię, nie jadło się śniadania, to jest się głodnym. Przyszłam z pracy i tak o, w cały świat, więc zabieramy się zaraz za szamanie. Mam nadzieję, że szybko te ziemniaczki się ugotują. Chowam wszystkie zakupy, porządkuję tutaj i odzywam się do Was w kolejnym odcinku, w którym pokażę Wam, jaki hicik kupiłam w Pepco. Coś naprawdę przepięknego, ale zostawiam sobie to na kolejnego vlogaska, więc zobaczycie to na pewno, bo jest to bardzo, bardzo, bardzo fajna rzecz, taka do domu. No, ja jestem zauroczona, tym bardziej, że wiąże się z tym większa, dłuższa może, o, dłuższa historia poszukiwań. Dobra, żegnam się z Wami, życzę Wam milutkiego dnia, dajcie znać, co tam ciekawego ostatnio kupiliście tradycyjnie, co Was zaskoczyło, a co pozostało bez zmian, co możecie mi polecić dobrego, czego ja nigdy nie pokazuję, a powinnam spróbować również, jestem bardzo ciekawa. Jeżeli Wam się odcinek podobał, oczywiście nie zapominajcie o łapkach w górę, subskrypcjach, no i do następnego. Pa, 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 pa!